Prosi o ocenę na ten początek. Ocenę. Przede wszystkim cieszy nas bardzo zwycięstwo. Dawno nie wygraliśmy. Zagraliśmy na 0 z tyłu, wpuściliśmy tą jedną bramkę dającą nam 3 punkty. A przebieg meczu był różny. Krakowia miała swoje sytuacje. My próbowaliśmy kontratakować. Na pewno w pierwszej połowie staraliśmy się utrzymywać dłużej przy piłce. Wkradało się troszkę nerwowości, stąd było dużo niedokładności, ale myślę, że zagraliśmy niezłe spotkanie i tak naprawdę głównym celem w dniu dzisiejszym były 3 punkty, udało się wybić z Krakowa. Ile zmiana trenera na Was podziałała? Ja myślę, że w każdym zespole, kiedy przychodzi nowy trener, daje nowy impuls każdemu zawodnikowi. Wszystko tak naprawdę buduje się od podstaw i myślę, że w dniu dzisiejszym, w ogóle w całym tygodniu, tak samo u nas było. Powróciła wiara w to, że mamy naprawdę niezłe umiejętności. A na pewno trener Pawłowski również zaczął zarażać nas wielkim optymizmem. Trener Pawłowski wykazał się taką pełną wagą. Którzy dopiero co przyszli do klubu, od razu skoczyli do podstawy 11. Zgadza się, ale tak naprawdę przez cały tydzień widział nas w treningu, widział kto jak się prezentuje i myślę, że to raczej nie było zbyt wielkie ryzyko, bo każdy z tych zawodników był w treningu i był już obliczony w swojej pozycji. Macie nowego kapitana też? Tak, jest nim Marko. W tym momencie myślę, że to była ciężka na pewno decyzja dla trenera, ponieważ wcześniejszym kapitanem był Sebastian Gizna. Według mnie wcześniej grałem nawet w innym klubie. Kiedy myślałem Sebastian Gizna, od razu na myśl, druga myśl to był Śląsk Wrocław. To na pewno jest grająca ikona Śląska Wrocław, ale teraz postanowił coś zmienić. Właśnie dać nam jakiś impuls od siebie. W dniu dzisiejszym pokazuje to, że Marko jest tym szczęśliwym kapitanem, bo w końcu Śląsk Wrocław wygrał to spotkanie. Jak się czujecie? Co powiedzieć, no, czekaliśmy na to naprawdę długo, dużo czasu i teraz dzisiaj wydarzyło się tak, że wygraliśmy ten mecz, nie? Ale uważam, że zespół naprawdę wszystko zrobił, żeby zdobyć tych 3 punkty bardzo, bardzo ważne w tym momencie i po prostu nie tylko walka, ale uważam, że też dużo fajnych akcji było z naszej strony i na pewno, że Krakowie ma swoje kwalitety wszystko i też dobry zespół jest, ale uważam, że taki otwarty mecz był i że po prostu 3 punkty u nas i cieszymy się wszyscy. Na ile na waszą grę wpłynęła zmiana trenera, który nastąpił w Śląsku? No, trudno powiedzieć o tym, no, ale po prostu zagraliśmy podobnym schematu, tylko różniło się to, że niektórzy zawodnicy musieli inaczej pracować na boisku i po prostu taktycznie trochę inaczej to wyglądało i graliśmy dużo piłek do przodu i szybko rozwiązanie, czyli na 1-2 kontakty i ja myślę, że dzisiaj sukces był w tym, że skrzydłowi zawodnicy bardzo, bardzo pomogli w środku pola i zbieraliśmy dużo drugich piłk, także ja myślę, że to był klucz dzisiaj i też rozgrywanie było szybkie i przejście z obrony do ataku i odwrotnie, myślę, że po prostu w tym kierunku musimy iść dalej. Tym bardziej cieszę, że osiągnięto bez Sebastiana Mili dotychczas. Jak wam się grało w środku? Nie no, czyli grało się dobrze. No. Mateusz też ma bardzo dużo kwalitetu, także po prostu dobrze jesteśmy się czuli, no, ale wszyscy wiadomo co jest i kto jest Sebastian Mila, że po prostu
jesteśmy świadomi, że z nim też mamy dużo do rozwiązania i że po prostu nie możemy zapomnieć wszystko, co Seba zrobił za ten klub i wszyscy wiedziemy, że Seba dalej będzie pokazywał dobrą grę i po prostu zespół jest jeszcze mocniejszy. My jesteśmy trochę bliżej teraz, bo było ciężko, no, co powiedzieć, no, nie wiem, kiedy był ten ostatni mecz, kiedy wygraliśmy, ale naprawdę, kiedy nie masz zwycięstw, psychika jest trochę na dole, nie? Ale dlatego tutaj nowy trener popracował też na tym, żeby trochę atmosfery, żeby atmosfera poszła na wyższy niveau rang, także to zwycięstwo dzisiaj też z wyniku psychicznego jest bardzo ważne. Powiedz, jak ocenisz debiutantów, którzy zagrali głównie wokół ciebie w środku formacji, jak to wyglądało w naszej współpracy? Uważam, że bardzo dobrze. Czyli tak jak powiedziałem, Mateusz, Robert i ten też Tom. Myślę, że po prostu mają swoje kwalitety i uważam, że dobry mecz zagraliśmy. Tylko to trzeba powtarzać, że po jednym meczu to bez sensu jakieś euforie robić cokolwiek. Wiadomo, że następny mecz mamy chyba najtrudniejszy z najlepszych zespołów tutaj w Polsce i po prostu trzeba już zapomnieć. No, na pewno mamy jakieś analizy, będziemy robili jeszcze. Zobaczymy, co źle robimy, co dobrze zrobiliśmy i powtarzam. Następny mecz jest Legia i tyle. No, mam nadzieję, że wszyscy nowi, którzy są na boisku, że też w następnych meczach pokażą, że są wzmocnienia i tyle. A chciałbyś zagrać z Milą w weekend? Chciałbyś, żeby on wrócił do składu? Ja zawsze lubię grać Seba. A uważasz, że Machaj może być naturalnym zastępcą Sebastiana, czy nie? Czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić w ogóle? Nie, no to są już pytania trochę dla trenerów, nie dla mnie. Dziękuję.